Akcja zbiórki pieniędzy przez studentów na mikołajkowe paczki trwa od 10 lat. Tak, zamierzchłe czasy, ona już się tak doskonale wpisała tutaj w kalendarz akademicki, że nawet najstarsi studenci obecnie studiujący nie pamiętają, kiedy to wszystko się zaczęło i po prostu bierzemy to z bogactwem inwentarza i ta akcja z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Już studenci wiedzą, że ona się odbędzie, szykują sobie drobne, niektórzy nawet wcześniej je zbierają i przynoszą nam takie woreczki, które zapełniają nasze puszki i możemy nimi trząść i widać, że tam jest troszeczkę tych pieniążków. Mamy pieniądze na dzieci właśnie ze Świetlicy Środowiskowej przy tym kościele, no i na dzieci z domu dziecka i na dzieci z podopiecznych stowarzyszenia Otwórz Serce. No i właśnie zebraliśmy pieniądze i teraz robimy z nich użytek, czyli po prostu wygaszamy dzieciom te podatki. Dzieci otrzymały przybory szkolne, pomoce naukowe, maskotki oraz owoce. Proszę bardzo, to dla ciebie. Tam masz kolorowanki, kredki. A to dla ciebie. Proszę bardzo. Jestem czwartej. O, nie mam. Ja mam takiego. Dzieci już dostały paczkę. Praca pomiędzy Stowarzyszeniem a Świetlicą Środowiskową do Świętego Franciszka przebiega dość pomyślnie. Studenci tutaj Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej zawsze przy jakichś takich okazjach, czy to właśnie Mikołajki, czy z okazji Dnia Dziecka, starają się o nas pamiętać, zbierają fundusze i swoimi dobrymi sercami obdzielają naszych podopiecznych. Studenci kontynuują swoją akcję i będą obdarowywali kolejne dzieci. W końcu Mikołaj jest tylko jeden i każda pomoc mu się przyda.